Mirosław Tosikowski, starosta Kołbrzyski. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mamy wakacje, dla wielu wymarzone, czas letniego odpoczynku. Zanim się one zaczęły, mieliśmy zakończenie roku szkolnego, odbywało się sporo uroczystości powiatowych, no i też sporo naszych młodych obywateli udaje się na dwumiesięczny odpoczynek, choć prawda jest taka, że w szkołach to czas remontów, przygotowań i wielu innych rzeczy. Na zakończeniu roku między innymi był starosta Mirosław Tysikowski. Tak, starałem się uczestniczyć w niemalże wszystkich zakończeniach roku szkolnego we wszystkich szkołach. Oczywiście nie jest to fizycznie możliwe. Wicestarosta był w Gościnie, był w Okruszku. Ja byłem w 5 szkołach na zakończeniu roku szkolnego. Troszeczkę to zbyt szybko, bo nie dotrwałem do końca uroczystości w 2 szkołach z tego względu, że musiałem być w następnej. Natomiast z dużą radością i satysfakcją byłem na tych zakończeniach roku szkolnego. W tym roku szkołę ukończyło, na wakacje udało się 2540 uczniów. To jest dość sporo. Oczywiście zakończenie roku, a nabór to są dość mocno związane ze sobą historie, ponieważ tak jak żegnaliśmy absolwentów klas maturalnych w kwietniu, teraz pozostałe klasy udały się na zasłużony wypoczynek. Pamiętam w piątek użyłem, że tak powiem, skopiowałem cyfry, które wymieniła w swoim wystąpieniu pani dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, 177 i 72. To od razu wyjaśnię, 177 to było 177 dni nauki w roku szkolnym 2023-2024, a 72 to była magiczna cyfra dni wakacji, które rozpoczynały się właśnie w piątek. No w tej chwili już tych dni jest mniej, niemniej jednak jest to zasłużony wypoczynek dla tych 2,5 tysiąca uczniów naszych szkół. Część oczywiście będzie się bawiła, wypoczywała, korzystała z dóbr wakacji. No część pewnie pójdzie do pracy, bo tak to jest w takim mieście jak Kołobrzeg, że część młodzieży poświęca przynajmniej część wakacji na pracę zarobkową, żeby zarobić na kolejny miesiąc wakacji. Niewielki odsetek uczniów będzie przygotowywał się do egzaminu poprawkowego, który będzie w sierpniu. W każdym razie wszyscy, włącznie z pedagogami, nauczycielami, uczniami zasłużyli na te wakacje i życzę wszystkim i życzyłem wszystkim, żeby to były najpiękniejsze wakacje życia, żeby to były bezpieczne wakacje, żeby były spędzone w gronie przyjaciół, rodziny z uśmiechem, z radością na twarzy, żeby uniknąć wszelkich zagrożeń, niebezpieczeństw i tak dalej. Także fajne te zakończenia roku były. Nieco może zmodyfikujemy te godziny zakończenia w przyszłym roku, żeby to bardziej można było uczestniczyć we wszystkich, tak jak na to zasługują uczniowie i kadry nauczycielskie. Ale w każdym razie no, naprawdę miły dzień, pogoda dopisywała i oby słońce świeciło w czasie wakacji wszystkim naszym kołobrzeskim uczniom i żeby wszyscy we wrześniu wrócili do ław szkolnych, uśmiechnięci, wypoczęci i zadowoleni. Dokładnie, wakacje od tego są, ale my także i w okresie wakacyjnym nie unikniemy ważnych spraw, także powiatowych, bo tak, po pierwsze była sesja. Z tym, że panie Robercie, ja przepraszam, jeszcze dodałbym, bo to też warte jest powiedzenia. Właśnie olbrzymia satysfakcja też w czasie tego zakończenia roku szkolnego, że w Koperniku kilkadziesiąt osób, 121 osób dokładnie miało świadectwa z czerwonym paskiem. Jest to wyjątkowy odsetek. W Sienkiewiczu podobnie, bardzo znaczna ilość uczniów ze świadectwami z czerwonym paskiem. Wśród wyróżnionych uczniów była również uczennica z branżowej szkoły, z Zespołu Szkół imienia Bolesława Krzywoustego w Kołobrzegu.
Wiktoria Jaw, która w tym roku szkolnym osiągnęła najlepszy wynik w tej szkole i uzyskała średnią ocen 5,07. Oczywiście w liceach te średnie były wyższe, ale na podkreślenie zasługuje również wynik pani Wiktorii w szkole branżowej. Także naprawdę z przyjemnością wręczałem nagrody, wyróżnienia uczniom, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, olimpijczykom. Naprawdę fajne podsumowanie roku szkolnego. No jakieś 20, a może 30 lat temu nie miałem promocji w Koperniku i też się tym pochwalę. Tak więc i tak się, proszę Państwa, zdarzało. Ale wracając do polityki, bo to są interesujące kwestie. Ja może zacznę, bo mam pytania dotyczące sesji, bo były ciekawe tematy poruszane. Natomiast chciałem kilka słów jeszcze powiedzieć, bo zapomniałem również o tej kwestii, bo mieliśmy sesję absolutoryjną. I absolutorium zostało zarządowi udzielone jednogłośnie. Tak więc... Oczywiście, ja mam świadomość i odbieram to absolutorium udzielone również mojej osobie, a to z tego względu, że nie jako staroście kołobrzeskiemu, tylko jako członkowi zarządu powiatu z poprzedniej kadencji, bo tak naprawdę to absolutorium i wotum zaufania za raport o stanie powiatu było udzielone tak naprawdę poprzedniemu staroście i poprzedniemu zarządowi z tego względu, że to było sprawozdanie wykonania budżetu za rok 2023, a więc jeszcze za rok, w którym ja nawet nie myślałem, że będę starostą kołobrzeskim. Także przyjmuję to oczywiście z olbrzymim zadowoleniem, ta jednomyślność radnych, ale jednocześnie z pełną świadomością, że tak naprawdę to było również absolutorium za rok poprzedni dla poprzedniego starosty i poprzedniego zarządu. Jasne, panie starosto, ale chciałem się odnieść do innej kwestii ważnej, która rozgrzewa zawsze internet i jak tylko o tym napiszemy, to zawsze jest ciekawie. Były rozmowy na temat kolei, był pan w Warszawie i sprawy związane z organizacją kolei w Kołobrzegu, gdyby pan mógł powiedzieć kilka słów. Tak, byliśmy wspólnie z panią prezydent Anną Mieczkowską i z panią wicemarszałek Anną Bańkowską, między innymi w Ministerstwie Infrastruktury. Tematem było przebieg linii kolejowych przez miasto, propozycje kolei, które od jakiegoś czasu się powtarzają, oczekiwania kolei, że wspólnie z miastem sfinansujemy studium wykonalności przebiegu tych tras przez Kołobrzeg. To jest koszt około 1,5 miliona złotych, tak wstępnie licząc. I to studium wykonalności miałoby dać odpowiedź, czy to jest w ogóle inwestycja opłacalna ekonomicznie, a więc wcale nie oznaczałoby, że byłoby to do realizacji. To dopiero na podstawie tego studium byłyby podejmowane decyzje. Jednakże wspólnie zarówno z panią wicemarszałek, która reprezentuje marszałka Olgierda Geblewicza, czyli województwo, wspólnie z panią prezydent, również jako powiat, uznaliśmy, że propozycja przebudowywania 9 przebiegów trasy kolejowej przez nasze przejścia drogowe, gdzie 4 przejścia drogowe dotyczyłyby powiatu, 3 miasta i 3 marszałka województwa, generowałoby takie olbrzymie zamieszanie w strukturze komunikacyjnej Kołobrzegu, że jednak najbardziej rozsądnym byłoby ponowne rozważenie przebiegu linii kolejowej 403 i 404, o ile pamiętam dobrze numerację, na południe od Kołobrzegu wzdłuż trasy S6. I z takim postulatem się pojawiliśmy w Ministerstwie Infrastruktury. Wiem, że pan minister deleguje do Kołobrzegu na początku lipca swojego przedstawiciela, szefa od strategii kolejowej w Polsce i rozmowy będą ponownie. Uzyskaliśmy informację, że żadne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, nic nie zostało jeszcze postanowione na 100%, a więc temat jest otwarty, temat jest dla Kołobrzeżan ważny, bo nie możemy pozwolić na absolutne odcięcie przez linie kolejowe części uzdrowiskowej i pozostałej części miasta. Spotkaliśmy się ze sporym zrozumieniem. Mieliśmy w planie również spotkanie się w Ministerstwie Sportu. W konsekwencji do tego spotkania nie doszło. Ja jednocześnie
przedstawicielem, z wiceministrem infrastruktury rozmawiałem na temat mostu w Kłopotowie. Uzyskałem zapewnienie przekazania tych naszych wniosków, naszego pisma dotyczącego mostu w Kłopotowie do wiceministra odpowiedzialnego za drogi w Ministerstwie Infrastruktury. I w różnej formie staramy się docierać z problemem mostu w Kłopotowie zarówno do wojewody, do Ministerstwa Infrastruktury, bo jest to temat niezwykle ważny dla naszego powiatu, dla mieszkańców Kłopotowa i okolicy. Także no, wizyty, oczywiście takie wizyty nie skutkują natychmiastowymi decyzjami. One nie skutkują powiedzeniem tak, osiągacie to, po co przyjechaliście. To jest wywołanie często tematu, wskazanie naszego interesu w tematach tego przebiegu linii kolejowych. Więc myślę, że dalszy ciąg tematu nastąpi i ta dyskusja nie zostanie zamknięta, nie zostanie jeszcze podjęta ostateczna decyzja. Ja tylko dopytam, bo linia 402 to linia Koszalin-Goleniów i linia numer 404 Szczecinek-Kołobrzeg i rozumiem, że jest ta opcja, żeby gdzieś tam na wysokości Bagicza była wcinka, która będzie prowadziła ruch kolejowy w kierunku linii Szczecinek-Kołobrzeg, czyli gdzieś tam w okolicach Mirocic, Pirazzooko, docierałaby do tej linii prowadzącej do Kołobrzegu. O tym rozmawialiście. Tak jest. Okej, okay. No dobrze, no to jest ciekawe rozwiązanie. W takim razie będziemy dopytywali, co dalej. A panie starosto, jak jesteśmy przy tym temacie, to była również kwestia poruszana dotycząca tego, o czym rozmawialiśmy także w okresie wyborów, gdzie mieszkańcy zwracali na wielu spotkaniach, które się odbywały, na problem wykluczenia komunikacyjnego, że jest problem z dojazdem i powrotem wielu mieszkańców do miejscowości na terenie powiatu kołobrzeskiego z Kołobrzegu. To znaczy, w polityce komunikacyjnej zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie tak polityki transportowej, żeby zapewnić połączenie pomiędzy siedzibami gmin a siedzibą powiatu, czyli Kołobrzeg, Rymań, Kołobrzeg Ustronie Morskiej, Kołobrzeg Dygowo, i z tego zadania się wywiązujemy. Natomiast za połączenia pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gmin odpowiadają wójtowie, żeby było połączenie pomiędzy poszczególnymi wsiami, miejscowościami danej gminy z siedzibą gminy, to jest rola i zadanie własne gminy. I my z całą, no, przyglądamy się temu, reagujemy na rozmowy z wójtami. Chociaż chcę powiedzieć, że my na dzisiaj mamy dwa porozumienia i to nawet nie z gminami, tylko z sąsiednimi powiatami, nie tylko z sąsiednimi, mamy porozumienie z powiatem gryfickim. Chodzi o linię Niechorze-Trzebiatów-Kołobrzeg i to jest porozumienie między nami. Organizatorem tej linii jest powiat gryficki. Mamy również porozumienie z powiatem drawskim. Chodzi o linię Połczyn-Drawsko do Kołobrzegu. Natomiast mieliśmy parę petycji w 2022 roku. Petycja mieszkańców Kędrzyna. Chodziło o linię Kołobrzeg-Starnin przez Kędrzyno. I tutaj my jesteśmy otwarci, jeżeli wójtowie wystąpią z wnioskami o takie porozumienie. Jesteśmy gotowi je podpisywać, natomiast inicjatywa powinna należeć w tym przypadku do wójtów. Z tym wykluczeniem to aż tak bardzo nie należałoby przesadzać, bo jednak wielu przewoźników regularne linie ma niemalże do wszystkich miejscowości. Na
Na tę chwilę to tak naprawdę wykluczonych miejscowości absolutnie jest niewiele. A poza tym dużą rolę odgrywają też względy ekonomiczne, bo organizatorem transportu są podmioty prywatne. Oni występują o licencje na poszczególne linie i my takie wydajemy. Natomiast no, co tu dużo mówić, w dużym mierze decyduje o tym również rachunek ekonomiczny. Jeżeli ktoś ma stworzyć linię i ma zabierać dwie osoby w danej miejscowości, to nigdy taka linia nie będzie rentowna. Podmioty prywatne nie są tutaj organizowane dla działalności charytatywnej, ale dla działalności zarobkowej. I stąd jest czasami poczucie, że jakaś miejscowość jest wykluczona. Aczkolwiek gminy starają się to rozwiązywać. My w razie potrzeby będziemy im służyli tym, żeby podpisywać takie porozumienia. Można sięgać do Funduszu Rozwoju Przewozów, gdzie są dopłaty do tak zwanych wodokilometrów, z tym, że one są, że tak powiem, regresywne, czyli na początku ileś tam i co roku dużo mniejsza, aż w końcu przechodzi to na finansowanie przez samorządy. Na tę chwilę nikt do nas nie wystąpił z takim wnioskiem o porozumienie. Zapytania radnych w tej kwestii są. Natomiast będziemy reagowali, jeżeli tylko wójtowie będą się do nas zwracali o tworzenie takich porozumień. Jasne. Panie starosto, to dwie kwestie z ostatnich dni. Marsz Równości. Pierwszy kołobrzeski Marsz Równości przeszedł ulicami Kołobrzegu. Wiele osób było zdziwionych, że to tak późno w ogóle tego rodzaju manifestacja w naszym mieście się odbyła, jeżeli idzie o kwestie praw osób LGBT. No cóż, ja nie uczestniczyłem w tym marszu. Rozmawiałem parokrotnie zarówno z panią prezydent, panią wicemarszałek, z komendantem policji. Z tego co wiem, była to barwna impreza, kolorowy przemarsz ludzi, którzy walczą o swoje prawa, walczą o prawa mniejszości, bez jakichkolwiek incydentów, na wesoło, kolorowo. Czemu tak późno? No cóż, to widocznie nie było w Kołobrzegu organizatorów, którzy chcieliby się podjąć tego typu organizacji imprezy, więc Nie mam jakichś tam specjalnych. Bardzo fajnie, że to przebiegło bez zakłóceń. Z tego co wiem, blisko 100 osób, czy ponad 100 osób się tam zebrało. Każdy ma prawo do prezentowania swoich poglądów, nawet w materii swojego stosunku do płci, do życia w związkach partnerskich i tak dalej. Także no, Kołobrzeg nie jest, że tak powiem, w tym momencie białą plamą na mapie Polski, gdzie takie inicjatywy się nie pojawiły. Dołączył do szeregu miast, gdzie te marsze zarówno mają bogatą tradycję, jak i też zdecydowanie więcej uczestników. Każdy ma prawo upominać się o swoje prawa. A propos tęczowych flag, których było tam bardzo dużo i to cieszy, natomiast tęczowo też jest w centrum miasta, motyle mamy. Jak się panu podświetlone motyle podobają? Ja czytam zarówno felietony naszych redaktorów, jak również komentarze i powiem tak, mnie się podoba. Można mówić, czy to kicz, czy nie kicz. W wielu miastach świata, Polski, są takie tego typu różnego instalacje, które mają ożywić przestrzeń miejską. Ta słynna aleja, ulica z parasolkami w Połczynie i wielu innych podobne instalacje w wielu innych miastach Europy. Nasze miasto postawiło na motyle. Z całą pewnością rozświetlają mrok nocy, pięknie to wygląda, kolorowo. Jak się komuś nie podoba, to może zmienić trasę.
To nie jest tak jak, podobnie jak się mówi o zupie pomidorowej. Nie każdy jest zupą pomidorową, nie każdy musi ją lubić. Tak samo tego typu ozdoby nie każdy musi oglądać, nie każdemu muszą się podobać. Ja słyszę zewsząd głosy bardzo pozytywne, ciepłe reakcje na takie ozdoby. I tyle. A to, że się komuś nie podoba, to też jest prawo. Decus dibus non est disputantum. To po pierwsze, a po drugie, muszę panu powiedzieć, że ja czekałem, aż się odpalą, specjalnie pojechałem zobaczyć, jak to wygląda i mogę powiedzieć, że jedni mają lampiony, tak jak pan powiedział, drudzy mają parasolki, my mamy motyle. Chyba, że ktoś ma ciekawszy pomysł, jak można to było zrobić, żeby miasto rozświetlić kolorowo, bo to też jest, myślę, ważne. Bardzo ładnie to wygląda nocą, zwłaszcza, że mówimy, że nocą kołobrzeg umiera. No to mamy coś innego, aczkolwiek, jak to stwierdził jeden z kolegów redaktorów, słowo motyla noga nabierze nowego znaczenia w Kołobrzegu. I tyle. Proszę Państwa, wakacyjnie komentował wydarzenia starosta Mirosław Tysikowski. Ja bardzo dziękuję za spotkanie, panie starosto. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę wszystkim udanych urlopów, udanych wakacji, a tym, którzy pracują w sezonie i sezon jest dla nich takim podstawowym okresem dochodów, żeby to był sezon udany pod każdym względem dla każdego kołobrzeżanina, dla każdego mieszkańca powiatu kołobrzeskiego.